Grudziącki kandydat do Parlamentu Europejskiego z list SLD. Tak, Łukasz Kowarowski, szóste miejsce na liście SLD UP. Startuję w wyborach. Zapraszam przede wszystkim mieszkańców Grudziądza do tego, żeby wzięli udział w wyborach, żeby szli, głosowali, żeby była duża frekwencja w województwie, żebyśmy zachowali w całym okręgu wyborczym, czyli kujawsko-pomorskim, status quo, czyli trzy mandaty, które są w chwili obecnej. Państwo tutaj przejeżdżają po miastach regionu. Jakie państwa już odwiedzili? Bo dzisiaj Grudziądz. Oprócz Grudziądza i Inowrocław, tak, Bydgoszcz, Toruń będzie w przyszłym tygodniu, Włocławek także, Nakło, wiadomo, zostały to jeszcze dwa tygodnie najintensywniejszego okresu kampanii wyborczej, no teraz się posypie, że tak powiem, posypią się wyjazd za wyjazdem. Państwo zapewne wspierają, no, tak jak większość, no bo nie ma się co łudzić, że z jakiejś listy aż dwóch kandydatów wejdzie, chociaż jest to teoretycznie możliwe, ale trudne raczej do zrealizowania, więc zakładam, że pewnie wspierają Państwo Waszą jedynkę, a więc europosła obecnego Zemkę, tak? To znaczy tak, odpowiem jak klasyk odpowiadał, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, także każdy z nas może zdobyć mandat, a każdy z nas pewnie liczy na ten mandat, natomiast my jesteśmy jedną drużyną i będziemy zadowoleni z tego, jeżeli ten mandat lista uzyska. Już nie jest tutaj ważne, kto personalne, ważne, żebyśmy jako SLD potrafili jako drużyna uzyskać ponownie mandat w kujawsko-pomorskim. Myśli pan, że eurodeputowany może coś w tym europarlamencie bezpośrednio dla jednego miasteczka zrobić, dla na przykład Grudziądza? Czy to jest, no bo wielu kandydatów podejmuje tę kwestię i mówi, że to jest jednak gra bardziej na region. Tak i nie, można powiedzieć, tak, ponieważ no, z jednej strony może w jakiś sposób lobbować, tak, jeżeli ma, że tak powiem, siłę przebicia w tym europarlamencie. Może też promować, były takie wystawy na przykład. Tak, może promować miasto, tak, może być współorganizatorem różnego rodzaju konkursów, wystaw, także może, jakiś wpływ na pewno ma, natomiast no, trzeba prawdę powiedzieć sobie, że jeden europarlamentarzysta z 751, którzy będą zasiadać od przyszłej kadencji, no nie jest decydentem, tak? Decydują frakcje polityczne, które mają swój program i które ten program w mniejszym bądź większym stopniu uda im się realizować. No ale chyba może działać na rzecz samego Parlamentu Europejskiego, samej Unii Europejskiej. No tutaj europoseł Zemke na przykład organizował różne kursy, w jakiś sposób też spotkania. Tak, jak najbardziej, tak, bo tutaj... I może to w drugą stronę niejako działa. To bardziej w drugą stronę, tak jak pan redaktor był łaskawy wspomnieć, w drugą stronę to bardziej może zadziałać. Natomiast faktycznie ja chciałbym, żeby każdy z europarlamentarzystów taką pracę, jak tutaj w naszym regionie nasz europoseł wykonał, gdzie spotykał się w szkołach, setki spotkań, jak nie tysiące, wyjazdy zagraniczne dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego, także pokazywał, jak funkcjonują tutaj organy Unii Europejskiej, pokazywaliśmy, jak to wszystko funkcjonuje, uczyliśmy języka angielskiego młodzież, dzieci z najuboższych rodzin, tak, prowadzimy do tej chwili kursy komputerowe dla osób, które ukończyły 50. rok życia, także tak, pokazujemy jak najwięcej i jak najwięcej chcemy pokazywać tego dobrego, co jest w Unii, w Polsce, w nas. No, kampania trwa, kampania to również starcia. I teraz takie pytanie do pana, jak ocenia pan swoich kontrkandydatów z Grudziądza? No bo czymś trzeba się wyróżnić, żeby, bo to jest walka też na liście, ale również walka z listami innymi. Kilka słów dyplomatycznych chociaż może. Dyplomatycznie to tylko i wyłącznie można dyplomatycznie w takim... Też w kampanii wszystkie ruchy, wszystkie dozwolone. O takich osobach, no ja mogę się wypowiedzieć przede wszystkim o pani Annie Janosz, przepraszam, i Marzenie Drab, ponieważ z nimi miałem przyjemność brać udział w debacie organizowanej przez telewizję lokalną, no można powiedzieć co. Wiele ciepłych słów o tych kobietach. Jedna i druga jest doświadczona, jedna jest samorządowcem, można powiedzieć z krwi i kości, druga mniej, ale chociaż całe życie się realizuje w samorządzie, no bo kierowanie jednostką typu Centrum Kultury Teatru, no to jest to samorząd, tak?